Po pogrzebie księdza Jerzego, no, wymyśliliśmy, że y, stworzymy Radio Solidarność Piekali Śląskie. No i właściwie nie było to trudne, nie licząc tego, że trzeba było skądś nadajnik y, otrzymać czy kupić. Pieniędzy wtedy nie mieliśmy, ale był układ y, ze środowiskami z Warszawy. Ja pamiętam, że wtedy pojechałem do Warszawy, spotkałem się z, z panią Tyszkiewicz z Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego i z Maćkiem Jankowskim. On wtedy, pamiętam, pracował jako spawacz na Uniwersytecie Warszawskim, późniejszy szef regionu Mazowsze i poseł AWS-u. I od nich właśnie otrzymałem w jednym z mieszkań, w mieszkaniu konspiracyjnym na Ursynowie, otrzymałem nadajnik i z tym nadajnikiem przyjechałem do Piekar. I dzięki, dzięki Bogu nic mi się nie stało, chociaż epizody związane z. Z przywozem tego nadajnika do dzisiaj mam w pamięci, bo jeszcze w trakcie tej podróży było mnóstwo patroli, i cały czas myślałem, że wszyscy chodzą za mną, a w rzeczywistości przyjechałem bezpiecznie i ten nadajnik zainstalowaliśmy na jednym z wieżowców obok kalwarii. I kiedy odbywały się te uroczystości barburkowe. Tam były do tego nadajnika przygotowane dwie audycje po pięć minut i później było to tak skonstruowane, że ten nadajnik yy, yy, przestał działać i nie było w ogóle możliwości namierzenia go. Więc my podczas mszy świętej w Bazylice yy, w Piekarach Śląskich rozdaliśmy ulotki, że o godzinie tej i tej na takiej takiej fali będzie emitowana, emitowana audycja Radio Solidarność Piekary Śląskie. No, i tak to się stało. No, i później przyjechały samochody, które próbowały namierzyć sygnał z tego nadajnika, ale wtedy już było wszystko wyłączone i właściwie tego sygnału nie namierzono. I to był taki nasz następny duży sukces, że. Jednak Radio Solidarność, to wtedy, to był jeszcze 84 rok, to pamięta tamten okres, to wie, że wtedy jeszcze szykany, szykany były bardzo mocne, i za taki nadajnik można było spokojnie co najmniej te trzy lata otrzymać yy, więzienia. No ale działaliśmy, robiliśmy pewną robotę i szliśmy do przodu.